Liczenie. Liczymy kasę albo wylicza nas Bugmacher. Zakłady Bugmacherskie ze świata sportu walki. Siemanko Siemanko, witam w programie Liczenie na kanale zaciosem. Dziś będziemy obstawiać galę UFC Fight Night oraz galę Bellatora. Cóż, przechodzimy do typowania. Pierwszą walkę, którą wrzucamy na kupon, jest to pojedynek w gali Bellator 277 i rewanżowe starcie AJ McKee i Patricio Freyera. AJ McKee, obecny mistrz Bellatora, wagi piórkowej, niepokonany, 18 zwycięstw, 6 przez knockout, 7 przez poddanie i 5 przez decyzję. Ostatnią swoją walkę wygrał właśnie z Patricio Freyerem. Patricio Freire jest to 34-letni zawodnik z Brazylii, był oczywiście na bardzo dużej fali zwycięstw. Miał 7 walk wygranych z rzędu. Aż właśnie 31 lipca 2021 roku przegrał przez poddanie gilotynę w pierwszej rundzie z AG McKee i stracił swój mistrzowski pas. Tu w tej walce, oczywiście, dużym faworytem jest AG McKee i my tak samo również stawiamy na niego. Także czysto tutaj na AG McKee, i tak rozpoczynamy nasz kupon. Druga walka, którą będziemy grać na kuponie, to również pojedynek z Galibelator 277, a będzie to starcie w wadze półciężkiej pomiędzy i i Radowem, a Rafaelem Carvalho. Dovlet's Han Radow może być kojarzony przez polskich kibiców z walki z Karolem Celińskim na ACA 92. Aktualnie jest na fali dwóch porażek. Przegrywa kolejny z Korejem Andersona, a także z Karlem Albrechtsonem. Ostatnia przegrana przez decyzję. Jego rekord to 18, i 7 porażek. Często nokautuje swoich rywali, zdarzało mu się również czterokrotnie w swojej karierze poddawać. Rafael Calvario, 35-letni zawodnik z Brazylii z rekordem 16 zwycięstw 6 porażek. Bardzo dobry stójkowicz, często nokautował aż 12 razy swoich przeciwników, choć ostatnio ma 3 porażki z rzędu z Wadimem Nemkowem, Aleksem Polizzi i Lorenzem Larkinem. Tutaj to będzie taki pojedynek o być albo nie być dla tych panów, jeśli chodzi o Federację Bellator, ale my stawiamy na dowlec Hana Jaśmigu Radowa i myślimy, że jego doświadczenie tutaj weźmie górę. Przechodzimy do soboty i gali Ares FC5 w Paryżu. Oczywiście to będzie walka pań. Jako trzecią wrzucamy ją na kupon. Zawalczy w niej nasza rodaczka Marta Waliczek, a jej rywalką będzie Norweszka Iwana Petrowicz. Marta Waliczek z rekordem 5 zwycięstw i 4 porażki, Iwana 3 zwycięstwa i 0 porażek. Bugmacherzy tutaj wystawili bardzo równe kursy, ale my mamy swoją faworytkę i przedstawimy oczywiście nasze stanowisko na sam koniec. Marta jest po porażce z Lucją Pudilową przez niejednogłośną decyzję na ostatniej gali Octagon Prime 4, która odbyła się 11 czerwca. 2021 roku. Natomiast Iwana Petrowicz jest to zawodniczka, która jeszcze nigdy nie zaznała goryczy porażki w zawodowym MMA. W amatorskim MMA wygrała 5 walk, jedną tylko przegrała przez decyzję. Także naprawdę bardzo mocna zawodniczka ogólnie. Z tego co nam wiadomo, już jest zainteresowanie Bellatora i UFC zakontraktowaniem tej pani. Także ona naprawdę tutaj w tej walce, jeśli wygra, walczy o bardzo fajny kontrakt z Topową Federacją. I my osobiście uważamy, że Iwana tutaj raczej. Pokona naszą zawodniczkę i Marta nie sprawi jej większych problemów. Także stawiamy na Iwanę Petrowicz. I tym samym doszliśmy do naszych ulubionych galczy UFC. A jutro jest UFC on NFPN 34 z walką wieczorem Luke kontra Muhammad II. My wrzucamy na pierwszą e, walkę z tej gali pojedynek pomiędzy Rafą Garcia a Jesse Ronsonem. Rafa Garcia, Meksykanin. 12 zwycięstw, dwie porażki bardzo często lubi poddawać swoich rywali jest naprawdę świetnym parterowcem ostatnia wygrana z Nathanem Lewym natomiast dla Jesse'ego Ronsona będzie to druga walka w UFC, pierwsza uznana jako no contest z Nikolasem Dalby no i zobaczymy jak teraz pokaże się Kanadyjczyk nam w oktagonie, 21 zwycięstw na koncie 10 porażek, lubi bitwę w stójce Hmm, wydaje nam się raczej, że tutaj yy, Rafa Garcia powinien ogarnąć ten pojedynek. Jeśli narzuci swój pressing od początku walki, to raczej Jesse Ronson nie będzie w stanie mu w jakikolwiek zagrozić sposób, a więc wstawiamy na Rafaę Garcia. Piąty pojedynek na naszym kuponie i drugi w Gali UFC on ESPN 34: Kajo Boralho i Gadzi Omar Gadziew. Znów ciężkie nazwisko do przeczytania ale jakoś mam nadzieję wybrnąłem z tego dobrze jeśli się pomyliłem to piszcie w komentarzach Kajo Boralho 29-letni zawodnik z Brazylii 10 zwycięstw, 1 porażka i to praktycznie na początku samej kariery z Joen Carvalho w 2015 roku zwycięstwa Dana White Contender Series będzie to dla niego debiut w UFC naprzeciwko niego 29-letni niepokonany Rosjanin Gadzi Omar marża 8 zwycięstw przez knockout 3 przez poddania, 2 przez decyzję Szczęśliwa trzynastka, zobaczymy czy się okaże jutro, szczęśliwa też zwycięzca Dana White Contender Series, pokonał przez poddanie Jenseya Silve No i tutaj też był małe, że stawiałem bardzo wyrównane kursy, aczkolwiek myślimy, że raczej w tym pojedynku Gadzi Omar Dzagijew zapasami zdominuje ten pojedynek, będzie punktował swojego rywala i tym samym doprowadzi do decyzji i zwycięskiej swojej walki. Stawiamy, stawiamy czysto na Gadzi Omar Gadziewa. I ostatni pojedynek, który stawiamy na kuponie to walka pomiędzy Mounirem Lazesem a Angelossą. Mounir Lazes, 34-letni tunezyjczyk, 10 zwycięstw na koncie i dwie porażki. Ostatnia porażka z Werlejem Alvesem przez TKO w pierwszej rundzie. Wcześniej pokonywał takich zawodników jak Abdul Alaskan, Albert Murati czy Sasza Palatnikow w UFC Rekord 1-1. Jego rywalem Angelosa ze Szwajcarii, 28-letni zawodnik. 5 zwycięstw przez noka w swojej karierze, jedno przez poddanie, dwie przez decyzję, ogólnie 8 wygranych i dwie porażki. <laughs> Będzie to dla niego, przepraszam, <laughs> debiut w UFC. Startował w programie Dana White Contender Series, lecz jednak przegrał z Jackiem Della Madalenem. Teraz skoczył szybkie zastępstwo do walki z Mounirem Lazesem. I uważamy, że tutaj Mounir Lazes raczej sobie poradzi z debiutantem bez problemu i stawiamy tym samym na Mounira Lazesa. Podsumowując nasz cały kupon, całkowity kurs to 17,08. Ja oczywiście zaznaczam, że obstawiałem ten kupon w czwarty, dlatego te kursy mogły się zmienić do tego czasu. Zagrałem za dwie mam do wygrania 300 groszy. Fajnie, gdyby to weszło. Ostatnio udało nam się trafić kupon z poprzedniej gali UFC na STS, ie bodajże trafiliśmy wtedy 12,16 kursik. Także ładna wygrana. I jeszcze na koniec chciałem podsumować. Wszystkie pojedynki, które mamy na kupaniu, Maki. Kontra Freire gramy na Maki. Jaśmi, jaśmi, jaśmir Muradow, Carvalho gramy na Jaksimuradowa. Waliczek Petrowicz gramy na Petrowicz. Garcia Ronson gramy na Garcję. Boralho Omar Gadzijew gramy na Omar Gadziewa I Lazer Lossa gramy na Ladesa. Przepraszam jeszcze raz, jak nieraz mylę te nazwiska, ale po prostu są ciężkie do przeczytania. Mam nadzieję z całego serducha, że nasz kuponik będzie zielony. Ostatnio udało nam się wygrać. Oby powtór obyśmy powtórzyli ten wyczyn również teraz. Życzę Wam jeszcze raz zdrowych i spokojnych, wesołych świąt. Do usłyszenia, do zobaczenia.